orkiestrze biorę już udział czwarty rok z rzędu i każdego, kto ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy dołączyć, no to bardzo zachęcam. Może jest to ciężka praca jako wolontariusz, ale naprawdę się opłaca sama świadomość, że można jednak komuś pomóc w ten sposób. Już po raz 26 w całym kraju, a nawet prawie na całym świecie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zapraszam Państwa 14 stycznia do Centrum Handlowego Plaza, gdzie od godziny 14 odbędzie się zgorzelecki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak konstruujemy program, żeby spotkały się na nim pokolenia. Będą przedszkolaki, będą uczniowie szkół podstawowych, szkoła podstawowa nr 3, Mażoretki i zespół wokalny Trójeczki, będzie kapela Pogranicze, będzie kapela Łużyczanki. Będzie się naprawdę bardzo, bardzo wiele działo. Młodzież z Gorzelecka zaprezentuje się w swoich popisach wokalnych. Od godziny 10 do godziny 16 zapraszam na plac po starym targowisku, gdzie odbędzie się rajdowa WOŚP. Będzie można przejechać się samochodami, a wszystko to oczywiście za wrzut do puszki. Każdy będzie mógł także podarować coś niezwykłego na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam, gdzie będzie finał, czyli w Centrum Handlowym Plaza, już od godziny 13, będziemy od Państwa przyjmować takie przedmioty, które potem będzie można za wrzut do puszki zabrać ze sobą do domu. Firma Royal Berry Aleksandra Pitury przygotuje specjalnie na ten finał wielkie czekoladowe serce nadziewane orzechami. W tym roku uczestniczę w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tamtym roku składałam niestety tylko pudełka, ponieważ nie zdążyłam się zapisać, ale tym razem akurat już mam ten zaszczyt uczestniczyć i zbierać pieniądze na orkiestrę. Pierwszy raz uczestniczę w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a uczestniczę, ponieważ tylko w taki sposób mogę pomóc dzieciom, którzy są chorzy, bo jestem zbyt młoda, żeby pomóc w inny sposób i sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł w taki sposób pomagać innym ludziom. Orkiestra gra już 26 lat, w tym roku z orkiestrą zagramy po raz 21. Jestem szefową sztabu od 14 lat. Mamy 140 wolontariuszy. Wolontariusze pochodzą z Ruszowa, Węglińca, Zawidowa, Bogatyni i oczywiście ze Zgorzelca.